superbohaterowie też chodzą do szkoły. I tak, też ich to przyprawia o ból głowy, mają jednak sposoby, aby umilić sobie ten czas. Spójrzcie. Hulk chyba ma pewien problem. Jego palce są zbyt duże. Jak otworzyć puszkę takimi palcami? To doprowadza go do szału. Brrr. Kolejna porażka, a on jest taki spragniony. Dobrze, że kobieta kot jest dziś w dobrym humorze. Jest gotowa pomóc swojemu zielonemu przyjacielowi. Opa! Sprytnie podhacza zawleczkę swoim pazurkiem. I do woli. To nie było dla niej trudne. Ach, Hulk jest w końcu zadowolony. I oczywiście jest gotowy podzielić się ze swoją przyjaciółką. To miły facet. Kiedy się nie złości? Co za tupet! Iron Man myśli, że wszystko mu wolno. Prawdopodobnie uznał, że każdy problem można rozwiązać za pomocą pieniędzy. W sumie no tak właściwie jest. Prawie. Kobieta kot natychmiast zapomina o urazie. Iron Man szasta pieniędzmi na lewo i prawo. Fajny, bogaty, przystojny. Każdy chce być jego przyjacielem. Andy nie może uwierzyć w swoje szczęście. Po prostu musi o tym wszystkim opowiedzieć. Super! I oto pojawia się Harley Quinn i Joker. Niebezpieczna para. Joker jest zazdrosny. Hej, Harley, igrasz z ogniem. W dodatku Iron Man zostawił swój numer. Tak na wszelki wypadek. A może coś wyjdzie? To chyba nie był najlepszy pomysł. Jokerowi się to wyraźnie nie podoba. Dziewczyny coś kombinują. A, szukają odpowiedzi do jutrzejszego testu. To naprawdę sprytne. Najważniejsze to nie dać się złapać. Ups, ktoś idzie. Trzeba się szybko schować. Cicho. Nikt nie może nawet pisnąć. Co my tu mamy? Bluszcz, jabłko i pantofelek. To wszystko mi kogoś przypomina. Chociaż nie warto zwracać na to uwagi. Nigdy nie wiadomo, kto o tym zapomniał. Dziewczyny, możecie już wyjść, jest bezpiecznie. Odpowiedzi do testów są wasze. Hulk znowu cierpi. Szkolne przybory nie są przeznaczone dla tak dużych kończyn. Można próbować bez końca, a czas ucieka i test sam się nie napisze. I znowu wszystko zniszczone. Ale z pomocą przychodzi nauczyciel. Zna sposób na rozwiązanie tego problemu. Ołówek odpowiedniego rozmiaru i gotowe! Hulk jest przeszczęśliwy. A kobieta kot wykorzystała zamieszanie i ma zamiar wszystkich przechytrzyć. Ma ściągę. Skąd ona w ogóle zna odpowiedzi? Spider-Man też nie ma ochoty męczyć się nad tym testem. Więc wpadł na świetny pomysł. Weźmie odpowiedzi od kobiety kota. Nikt niczego nie podejrzewa. Świetnie. Dobra, śpiąca królewna znowu zasnęła. Co tu od niej brać? Ale Iron Man znów przyszedł na ratunek. Kobieta kot go uwielbia. Jest uroczy. Tyle, że nie udało jej się skorzystać z jego wskazówek. Pomoc humanitarna trafiła do kieszeni nauczyciela. Kobieta Bluszcz też nie ma zamiaru się wysilać, rozwiązywać tego testu. Iron Man ma lepszy sposób. Wystarczy kilka banknotów i gotowe. I nie ma ryzyka, jeśli znasz proste ludzkie słabości. Oddajemy testy.
Halk na pewno starał się jak mógł. To nic, że papier jest w takim stanie, bo widać, że się przyłożył. Spider-Man, no jak to Spider-Man, ma wszystko w pajęczej sieci. Obrzydliwe. Kobieta kot? A co z tobą? O, bawię się kulką papieru. To jest właśnie test. No dobra, to też w porządku, chyba. Hej, śpiochu, masz pojęcie, gdzie jesteś? Chyba nie bardzo. Pa! Teraz kobieta bluszcz. Kogo my tu mamy? Taka słodka, ale jesteś znaną kłamczuchą. Wiemy o tobie wszystko. Idź stąd. A Iron Mana to nie obchodzi. Po co, skoro ma tyle pieniędzy? Drogie prezenty i gruby stos banknotów rozwiązują wszystko. Niezły dzień nauczyciela. O, Joker. Pewnie nie obędzie się bez niespodzianek, co? Masz coś fajnego? Czy nie bardzo? Jak zwykle, nic miłego. Tak, co za typ. Kolejny zwykły dzień w szkole. Dobra, geografię mamy z głowy. Zbadamy działanie droida. Wszyscy patrzcie na tablicę i zachowajcie ciszę. Ale kobieta bluszcz ledwo wytrzymuje upał, a kobieta kot nie ma zamiaru uważać. Czas na małą drzemkę. Długie czuwanie nie jest dla kotów. O! Aby nie wyschnąć całkowicie, nasz kochany kwiatuszek sam się podlewa. Czuję się trochę lepiej. Wow, to coś nowego. Kotka od razu chce się bawić. I troszkę spróbować. Niestety wszystko skończyło się prawdziwą bitwą superbohaterek. Sytuacja zaogniła się i ktoś inny musiał pilnie interweniować. Nie zapominajmy, że ich nauczycielem jest Jedi. Użył swoich supermocy. Musiał interweniować, zanim lekcja źle się skończy. Przestańcie! W końcu Jedi są wojownikami przeciwko złu. Niech więc w klasie panuje przyjazna atmosfera. A z kwiatami trzeba się obchodzić ostrożnie. A ty, kocie, masz zabawkę. Podoba ci się? Chyba nawet bardzo. Ojej, Batmanie, czy to była twoja myszka? Przepraszam. A co to za zebranie? Co by tu porobić? Omawiają plany na wieczór. Oczywiście, jak przejąć władzę nad światem. Co? Lekcje muzyki? Ten kujon chyba pomylił adres. To przezabawne. Zaraz padnę ze śmiechu. Andy, lepiej znać sobie inne towarzystwo. Oni nie będą twoimi przyjaciółmi. Lubią bawić się w inny sposób. Przy okazji, Harley, jak się okazuje, jest bardzo chętna do spróbowania czegoś nowego. Tylko nie powiemy nikomu, okej? Ciekawe doświadczenie w nowym towarzystwie. Tylko, że tu jest tak słodko, że Harley nie bardzo tu pasuje. A co to za ptaszki i motylki? Harley zdecydowała, że czas się stąd wynieść. Im szybciej, tym lepiej. Znowu mi dokuczają. Nie mogę się doczekać, aż to się skończy. To przykre. Ale dla Harley Jokera nie ma lepszej rozrywki niż ta. Boom!
Andy wpadł na kobietę bluszcz. Och, te oczy. Wygląda na to, że to początek czegoś wielkiego. Tylko, że nie powinieneś jej wierzyć, to znana oszustka. A tak, to był żart, nic poważnego. Kobieta bluszcz nie może znieść kujonów. Niech idzie własną drogą i nie patrzy w ich stronę. W porządku. Wygląda na to, że szykuje się konflikt. Tym kujonem okazuje się być nie kto inny jak Superman. Ojej, żartowni się muszą się stąd zmyć, zanim zostaną ukarani. Nie zdążyli. No cóż, następnym razem pomyślą o tym, czy warto znęcać się nad kimś słabszym z wyglądu. A ptaszki odlatują do domu. Już czas na nie. Księżniczki spotkały się na herbacie oraz żeby zrobić sobie paznokcie i poplotkować. A kto to? Też chce dołączyć do naszego klubu? Wygląda groźnie. To Wolverine! Oj tak, zdecydowanie przydałby mu się manikur. Jest na to rozwiązanie, dziewczyny się tym zajmą. Będziemy potrzebować grubszego pilnika. A kolor lakieru do paznokci wybierzemy później, w zależności od nastroju. To takie ekscytujące. Może zostanie członkiem naszego klubu? Byłoby wspaniale. Te kolory są świetnym wyborem dla paznokci. Nadają ton całej stylizacji, czyniąc ją lekką i swobodną. A może to jednak pazury? Kto by się tym przejmował, skoro jest tak miło? Dziewczyny cały czas się po prostu rozpływały, ale on naprawdę jest czarujący, choć to bardzo niebezpieczny facet. Chwileczkę. Muszę się trochę pouczyć. Okej, gdzie jest mój notatnik? Muszę coś dokończyć. Tak, nasz wszystko wiedzący nie przepuści okazji, by rozwiązać kilka zadań z geometrii. I to tuż przed sesją zdjęciową. Ej, a gdzie on jest? Andy, możemy zaczynać? Tak, już. Ile przyborów on wcisnął do piórnika? Och, ten Andy, nigdy nie przestajesz nas zadziwiać. Mogę? Tak, proszę, siadaj. Okej, chwileczkę. Po co ci te linijki na zdjęciu? Możesz je odłożyć. Oddać ci moje linijki? Nie ma mowy. No dobra, jak chcesz. No to przynajmniej się uśmiechnij. Co za szczery uśmiech. Prawdziwy synek mamusi. Świetnie, kolejny niechluj. Tak, w tym przypadku nawet totalny Photoshop nie uratuje zdjęcia. Co? Co za kadr? Jak to? Chyba aparat szwankuje. Muszę zrobić jeszcze jedno zdjęcie. Ale przystojniak. Nie mogę w to uwierzyć. Jak ty to robisz? Co masz na myśli? Nic, zapomnij o tym. Dobra, to już pójdę. Oto nadchodzi kolejna ofiara fotografa. A może wręcz przeciwnie. Uśmiechnij się trochę. Spróbujmy razem. Uśmiech. Uśmiech. Po co w ogóle prosiłam? A możesz nie tak szeroko? O nie, to chyba jakieś spazmy. Co za emocje. Moje serce nie może znieść takich zdjęć. Możesz już iść. Czy zostaliśmy zaatakowani przez UFO? Okej, zdaj mi proszę ten kaptur. Dobra. Ale czapki też możesz się pozbyć. Dobra. Czy jest tu jakiś pokój do płaczu? Pilnie potrzebuję wypłakać się w ciszy. Pa.
No dalej, chodź tu. Ups. Nie, nie, nie. Wybiorę tylko jeden strój. Z bananami czy zielona? Która? Nie wiem, no niech będą banany. Nie, mam lepszy pomysł. Jestem gotowa. Dobrze, że nie ma ze sobą zimowego futra. Po co jej tyle ciuchów na jednym zdjęciu? Zaraz zapozuję. Jestem gotowa. Świetnie, no to zaczynamy. To nie do końca wygląda jak uśmiech Elis. Co to za miny? Okej, co to ma być? Przestań! Czy mogłabyś siedzieć spokojnie i nie pozować? Dobra, wezmę się w garść. Spróbujmy jeszcze raz. Ale pyszny łokieć! To dopiero sesja! Co jest z nią nie tak? W porządku, tylko spokojnie. Uff, co za kadr. I nie mówię o zdjęciu. Ej, cześć! Cześć! A co ty tu robisz? Jakie pyszne kanapki są w naszej stołówce. Jeszcze długo będziesz jadł? Dobra, no to zrobię zdjęcia z kanapkami. To wygląda jak jakaś reklama. Na pewno to będzie ulubione zdjęcie w rodzinnym albumie. Co tam masz? To woda. Gazowana. Ekstra. Po co ja się na to zgodziłam? Moje nerwy nie wytrzymają do końca dnia. Ten poziom na pewno przejdę. Ej, gdzie ty strzelasz? Ale miła dziewczyna. Uśmiechnij się trochę. Ej, słyszysz mnie? Ej. Halo. Ciekawe, czy nie przeszkadza jej, że dookoła biega fotograf? Jestem tutaj. Może ma problemy ze słuchem albo wzrokiem. Kto wie? Zagramy w małą grę? Czy ona do mnie mówi? Najpierw spójrz na aparat. Dobra. Nie wykrzywiaj się tak, Daisy. Dobra, zrobiłam. Wyszłaś wspaniale. Co za beznadziejna obsługa. Wreszcie ktoś normalny. Uśmiechnij się. Jess jest taka pewna siebie przed kamerą. Jest prawdziwą modelką. Świetne zdjęcia. Co? To wszystko? Nie, potrzebuję więcej ujęć. No dobra, stryknę jeszcze kilka. Wow, ekstra. Mam już dosyć tych rozpuszczonych modelek. Wystarczy. Zrób miejsce dla kogoś innego. Wielka mi modelka. O, cześć. Jesteś gotowa? Chwileczkę, tylko się lekko podmaluję. Okej. Jeszcze trochę szminki. Lili, powinnaś się pomalować przed sesją zdjęciową. Teraz oczywiście powstrzymujesz zarówno fotografa, jak i pozostałych. Jestem gotowa. Niemożliwe. I ty to nazywasz lekkim makijażem? Dlaczego ona ma tyle tapety na twarzy? Cześć, siema. Możemy zaczynać? Witaj. Może byś się trochę uczesał? Co? Nie, nie, to zbędne. Wystarczy jeden ruch ręką i moje włosy będą idealne. Jest dobrze, prawda? Nie, to wygląda naprawdę źle. I na zdjęciach też. Gotowe, jesteś wolny. Super, czekam na zdjęcia.
Co za niechluj. Zawsze wszystko robimy razem. Jesteśmy przyjaciółkami. Dziewczyny, ale na zdjęciu może być tylko jedna osoba. Nie, zawsze robimy zdjęcia razem. Ale nie do dyplomu. Zróbmy pojedynczo. Pojedynczo? Dobra, mam pomysł. Jesteśmy bliźniaczkami syjamskimi. Dobra, tylko spokojnie. Cóż, no w zasadzie zdjęcie można przyciąć dwukrotnie. Tam są drzwi. Cześć, chwileczkę, jestem trochę zdenerwowany. Mam nadzieję, że to nie jest zaraźliwe. Ej, przestań! Tak, tak, rozumiem, już jestem spokojny. Stój! Ale to tak swędzi! To jakaś oryginalna poza do zdjęcia. Wstajesz i stąd spadasz. Jak zwykle. Hej! Jestem tutaj! Wyłącz na chwilę muzykę. Ciekawe, czego ona słucha. Wyraźnie doprowadza fotografa do szaleństwa swoim tańcem. Nie jest łatwo uchwycić tańczącą uczennicę. Nawet nie widać, kto jest na zdjęciach. Nie zniosę tego dłużej. Chcę wrócić do domu.